na pewno został uderzony w głowę, nie raz, tylko kilka razy i stąd prawdopodobnie doszło do obrzęku i do urazu ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Mamy lekkie pęknięcie kości nosowej i liczne rany na głowie, na mózgoczaszce i na nosie. Obecnie jest w bardzo złym stanie, jest stabilny, ale nie jest w stanie w ogóle się podnieść na nogach, jest praktycznie, no tylko rusza głową, reaguje na bodźce zewnętrzne, natomiast pojawiają się jeszcze takie ataki oczopląsu, czyli coś, co świadczy o uszkodzeniu środkowego układu nerwowego na tą chwilę. Czekamy na szczegółowe wyniki z badań krwi, żeby się upewnić, czy to jest tylko objaw neurologiczny, czy jeszcze coś tam dodatkowo jest. Jest to dziewczynka, znaleźliśmy jeszcze guz na gruczole mlekowym, także no jest na pewno po jakichś tam większych przejściach.